Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fierdza Krzyżowiec. Ostatnio w odcinku z oceniania zamków ocenialiśmy zamki Wilka. No i teraz lecimy dalej dzisiaj Saladyn. Myślę, że Saladyn to jest jedna z takich też według mnie ciekawszych postaci. Ogólnie jak się grało kampanię czy te misje przechodziło, to zawsze Saladyn był takim trochę dość też mocnym botem, można to powiedzieć. No tak, patrząc na te wszystkie boty, to Saladyn zajmuje według mnie drugie miejsce, więc myślę, że jego zamki też będzie fajnie tutaj o nich sobie porozmawiać i zobaczymy, co. Będzie tak naprawdę najlepsze, który z ten zamek będzie najmocniejszy, jak sobie tak go sprawdzimy Dobra, dajemy Saladyna, oczywiście od pierwszego zamku do ósmego lecimy tak, jak w plikach gry jest Kogo by tu dać? Damy też Emira naprzeciwko, zobaczymy Niech sobie tu wypuszczają jakieś ataki w międzyczasie Ok, mamy zamek numer jeden, tak wygląda zamek numer jeden I jest to jeden z takich najprostszych zamków Saladyna, to jest taki właśnie z czterema tymi basztami okrągłymi Ile tu ma bram? Bramy są tylko tu z tyłu, widzę, że są trzy, Ok, czyli na jednej stronie. No ten zamek patrząc na to, że trafił się od tej strony, to jest w miarę dobrze, ponieważ tutaj jest jeszcze ta fosa, którą zawsze Saladyn robi, no ona tutaj co prawda może by jakoś mocno nie utrudniła, bo jakaś taka duża to ona się nie wydaje. Ale ważne, że tak naprawdę te wszystkie piekarnie jakby są po tej stronie, więc jak trafiło się tak, że no tutaj ustawiam tu na dole bota, żeby miał tutaj takie ładne miejsce, to w tym zamku było to by wszystko bardzo dobrze, ale ogólnie Saladyn według mnie, ma o tyle minus, że on ma strasznie dużo tych budynków, tych piekarni czy tam browarów. Tak jak na przykład jest Emir, który też ma duże zamki, ale w sensie on ma takie zamki, małe zamki też, i wtedy w tym małym zamku jest dużo budynków dookoła, co sprawia, że łatwo go podpalić. U Saladyna jest taki problem, że on nawet w tych swoich, jakby niby większych zamkach, bo. One się praktycznie tak może rozmiarem nie zwiększają, a bardziej tym, że ma jakieś wie więcej wieży czy czegoś tam dookoła, no to tylko to jest praktycznie u Saladyna się zmienia tak naprawdę. Ale Saladyna zawsze łatwo było załatwić po prostu podpaleniem więc to jest niestety największy u Saladyna minus, tak jak i u większości arabskich lordów, że no niestety to podpalenie na nich działa bardzo dobrze. Przez ilość tych piekarni, karcz, browarów i wszystkiego, no i też tutaj domków jest nawet. No, zobaczcie, no tutaj można i powiedzieć, że tu akurat się w miarę dobrze trafiło. Saladyna o tyle bronią te mangonele i balisty, to jest naprawdę u niego właśnie bardzo dobra obrona. Łucznicy sami w sobie, no coś tam na wieżach ich ma, nie jest to jakaś zła ilość, jak na bota twierdzowego, ale te mangonele czy właśnie balisty, co prawda w tym zamku może tak nie, bo. Szczerze wolałbym zawsze, jak balisty są na froncie, a nie Mangunela. Bo jak podjeżdżają jakieś, czy to katapulty, czy to balisty, no to te balisty, zwierzę się nimi bardzo szybko zajmą. A Mangunela różnie to bywa. Zawsze tam tu nie trafi, tu nie trafi, więc jakieś tam straty już będą. No wystarczy, że balista by podjechała, trafiła w te budynki. Mangunela nie mogłaby w nim trafić, no i mógłby pojawić się problem, chociaż wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest o tyle w miarę blisko, że. Jakby balista chciała gdzieś podjechać i próbować podpalać, to ta balista zwierzę już powinna mieć z nią zasięg, więc tu jeszcze nie jest to tak, takie złe. Ale ten zamek ogólnie prosty, fajny. Tylko mówię, no dużo tego dookoła jest jeszcze tutaj, w ogóle, zobaczcie na to. No to bym dał taką ocenę szczerze. Jak patrząc na to, że są inne zamki Saladyna, które wydaje mi się, że są naprawdę lepsze i takie ciekawsze przede wszystkim, to tu bym dał ocenę taką szczerze 4,5. 4,5 dam, bo. Są znacznie lepsze zamki, są znacznie lepsze zamki, ale tu naprawdę nie podoba mi się ta ilość budynków dookoła. Tu jest trochę, mi się to kojarzy tak jakbyśmy spojrzeli na ten zamek najmniejszy Wilka, na ten ostatni, no zamek ósmy. To zobaczcie, że tu dokładnie podobny jest wygląd. Jakbyście sobie wyobrazili, że tutaj jest właśnie ten kwadrat i tutaj dać tylko te dwie wieże, jedną tu i drugą tu. I tutaj też całe wokół jest tak obstawione budynkami jakimiś. Więc no niestety, ale to jest... Niedobre, więc za to no, troszkę trzeba odjąć. No i też mało basz. Są zamki, w których jest więcej tych basz, więc zaraz sobie do nich przyjdziemy i tam na pewno jakieś wyższe oceny będą. Ale tu myślę, że ocena takie 4,5 dambo. Jakby szczerze na odwrót zrobić, albo chociaż nawet te dwie wieże dać gdzieś tu na froncie, byłoby dla mnie znacznie lepiej. Tu, jak one są tak mniej więcej po boku, no to mi się to tak nawet średnio podoba. Te, te mury tu mi się wydają troszkę, troszkę puste. Więc no i tą fosę bym troszkę powiększył. Tą fosę bym zrobił na pewno większą, żeby ciężej było się tu przedostać. No, i myślę, że na tym sobie możemy zakończyć. Przejdźmy do zamku numer 2, czyli tu ocena 4,5 będzie. Ok, mamy zamek numer 2, już w pełni rozbudowany, na pewno jeszcze wszystko udało to zrobić. No, i co tu można zobaczyć? Ten zamek ewidentnie znacznie lepszy niż tamten poprzedni. Patrząc na ilość budynków, która tu jest w środku, w porównaniu do tamtego, no tam było ile? Ponad, wydaje mi się, że ponad połowa, jakieś jest 60% budynków było na zewnątrz. Tu jest tego mniej. Tutaj, jak można zobaczyć, po lewej, jakieś domki cech inżynierów, market. Do tego obóz najemników i tu domki i dwie piekarnie, więc no tutaj wiadomo, że tu jest taki trochę minus, bo ogólnie pamiętam, że była taka bitwa botów albo jakieś testy, w których ten market jest troszkę słabym punktem, jak na przykład właśnie bot jest tak z tej strony. Bi bił się chyba właśnie wtedy z Nizarem i podjechały tu balisty, czy to było jakoś nie wiem, w trakcie ataku. Zostały te mangonelle zniszczone przez łuczników, no i niestety pojawił się problem, bo ten market jest tu idealnie wystawiony na to, żeby go podpalić. Gdyby tu był jakiś domek, szczerze byłoby lepiej. Nawet te dwa domki podmienić z marketem, ponieważ domek, tak jak mówiłem, czasem się rozwali w miarę szybko i nie jest w stanie ten ogień przejść dalej. Z marketem, już tak nie jest. Market, jak się podpali, to to no, chwilę płonie. Więc jest w stanie ten ogień przejść na te karczmie i tu jest duży minus. Ale ogólnie, i tak, w do tego pierwszego, wydaje mi się, że tak 5 razy lepszy jest ten zamek. Budynki, no tu przeważnie z tyłu, gdzieś tam po bokach też dodatkowo ta fosa nawet tu jest, więc nie da się do tej bramy tak łatwo przejść. Tutaj pamiętam, że kupuje to sporo dość czasu nawet. Tutaj też jeszcze jest miotacz, który rzuca tu y, te bomby, powstaje wtedy ten ogień. No i oni muszą całą tą drogę przejść tutaj do tego, żeby tutaj sobie zakręcić. No i wtedy idą do bramy. Więc co zawsze kupuje trochę czasu od tej strony, no już. W teorii nie ma tej fosy, ale i tak trzeba przejść dość duży dystans. Rzadko kiedy widziałem, żeby te boty gdzieś tak, na przykład, na przykład tędy się przebijały, czy próbowały to rozwalać. Często właśnie próbowałem chodzić do tych bram, szczególnie do tych na tył. Więc ogólnie ten zamek, mimo że najlepszy jeszcze według mnie nie jest, tu wciąż jest ten minus, że Mangunele, co prawda tutaj te wieże już są przynajmniej na froncie, można to powiedzieć, a nawet jakby się trafiło, że w tym zamku będzie on gdzieś na górze. No to wtedy tu zawsze z tej strony będą też bronić balisty. Nawet jakby z tej strony się uprzeć, coś by może było, żeby był, nie wiem, tutaj i w tą stronę by się zbudował, to zawsze z tej strony też będą te wieże. Tylko ta strona tutaj jest taka bez, bez wieży, ale zawsze jest jakaś tam fosa, więc jednostki nie mogą podejść. Więc tu ogólnie bym dał takie 6 nie, nawet 7. Myślę, że tu można 7 dać, jest dużo balist. Pamiętam, że też. Raz y, chyba te balisty uratowały przed y, rycerzami, bo Kiedyś bił się Saladin z Filipem I dzięki temu, że mają właśnie te balisty tu z tyłu Te balisty dość duże, no obrażenia zadają jak to balisty I rycerze byli przez to y, wystrzelani przez te balisty I nie byli w stanie niszczyć tych budynków właśnie tak jak to byłoby na tyle na przykład Nie wiem czy to właśnie nie było podczas jakiejś plagi Możliwe, że to było podczas plagi I wtedy Uratował się tym zamkiem, bo gdyby był inny, chociażby tamten, gdzie były te dwie balisty, no nie wiem, czy tutaj, czy to by wystarczyło. Ale jak już są cztery, no to ci rycerze naprawdę mocno obrywali, więc był w stanie się uratować. Myślę że, ten, myślę, że ten zamek zasługuje na takie 7 na spokojnie. Tutaj jest, no ile, 6 baczk yy, tych okrągłych. Jakaś tam fosa z lewej, z prawej. Jedyne co ten market jest takim minusem, fajnie można się tu bronić. Wierzysz przynajmniej z przodu, nie tak po bokach, więc myślę, że spokojnie 7 można dać. Mamy zamek numer 3. No, i tu już troszkę ten zamek, mam takie wrażenie, jest połączeniem pierwszego zamku plus tego drugiego. Bo jednak mamy tutaj więcej wież, tak samo jest 6 jak w tym drugim, właśnie. Ale też dużo budynków jest właśnie tak dookoła tego zamku. Więc ten zamek ewidentnie wygląda jak troszkę takie, chociaż tu na przodzie jest też dużo budynków. Wygląda jak takie właśnie połączenie tych dwóch zamków, według mnie. Tak mi się dorzuca w oczy. Tu widzę, że fossa, ok, czyli tutaj nie da się podejść, żeby podpalić te budynki, to jest na plus, nie da się podpalaczami podbiec, ewentualnie balistą, no ewentualnie też jak się tą wieżę rozwali, ale to wiadomo, że jak się ktoś, na przykład taki Kalif raczej wie, że nie będzie najpierw rozwalał, bo mu się to nie uda, a później nie będzie próbował podpalać. Ok, czyli tutaj można by było tylko podbić. no te budynki też... Na upartego są na tyle. Też można powiedzieć, że nawet jakby ten zamek trafił się gdzieś na górze, czy nawet po bokach, to będzie broniony przez balisty. Więc fajnie, że tu na każdej stronie jakby jest jakaś tam wieża. To jest nawet lepiej niż w tym poprzednim, bo tu nawet jeszcze też ten front jest mocniejszy, bo te balisty są dość blisko, więc mangunele mogą strzelać po jednostkach, a balisty będą bronić przed jakimiś machinami obrężniczymi. To jest naprawdę tu na duży plus. No tu nadal. Nie podoba mi się tu trochę ta ilość budynków na zewnątrz, Wydaje mi się, że można ten zamek byłoby troszkę poszerzyć, byłoby to znacznie lepiej, bo tu widzę, że i tak w środku jest dużo tych piekarni. Ale no niestety na zewnątrz tych budynków dużo jest i tu od razu mi się tak, jak teraz na to patrzę, to w głowie mi się pojawia taka ocena 6, pomiędzy trochę ten pierwszy zamek, bo jednak ma coś z tego pierwszego zamku, czyli właśnie tę dużą ilość tych budynków dookoła, ale za to z drugiej strony, dobra, tego to się nie spodziewałem, ty, co ja muszę silniejszego bota tu dać. Czy ty możesz mnie nie przerywać? No i, z... no i co ja chciałem powiedzieć teraz? No i skupiłem, Emir. Ogarnij się, chopie. Te ja mówię tak, że. No ocena pomiędzy takie właśnie te 4,5 a 7. racji takie, że dużo budynków mi się kojarzy z tym pierwszym zamkiem, co jest troszkę na minus, że jest tu dookoła, ale za to te wieże, które są już jak w tym zamku drugim, czyli są na bokach, są gdzieś tam z tyłu, są gdzieś z przodu, więc obecnie w którą ten zamek stronę by się ustawił, jest to już na taki plus. No i myślę, że tu taką ocenę pomiędzy bym dał, bo ani ten zamek nie jest też bym powiedział lepszy niż ten drugi, ani ten zamek nie jest gorszy niż ten pierwszy, więc takie 6 myślę, że na spokojnie można tu dać, bo Ustawienie tych wież też mi się bardzo podoba. Gdyby to było może jak w tym drugim zamku, gdzie jedna była gdzieś tak randomowo po boku, tam dwie gdzieś z przodu, to już bym może i bym dał tu 5. Ale przez to, że oni tak ładnie, w sumie nie przez to, tylko dzięki temu, że oni tak te wieże ustawili, to mi się to lepiej podoba. I ja bym tu na spokojnie dał 6 zamiast 5, więc moja ocena w tym zamku to będzie ocena 6. Jest zamek numer 4 i tu widzę, że jest on naprawdę podobny do poprzedniego zamku. Różnica tylko jest w tym, że jest tu jedna wieża mniej, dlatego te dwie wieże są tak bardziej na bokach i tu widzę, że są takie jakby pokoiki, żeby wejść, to mi się naprawdę bardzo podoba, że trzeba jakby przejść jedną bramą i później jest tutaj taka, no można to powiedzieć taka wysepka mała i tu się wchodzi w drugą bramę, to bardzo ładnie wygląda według mnie, to daje taki fajny efekt, że tu trzeba wejść i jeszcze drugą bramą się przechodzi, to bardzo ładnie wygląda. Ta fosa, która tu broni, żeby nie można było podejść. Okej, okay, czyli znowu wieże są otwarte, ale do murów nie da się dobieć, żeby asasyni nie mogli wejść. To jest naprawdę na plus. I to w większości zamków, jak jest taka właśnie ścieżka tej fosy, żeby blokować wejście takie czy to drabiniarzom, czy asasynom. ok. no tu już też troszkę na tyle jest tych budynków. Jedna wieża mniej, ale mimo tego, że jest ta jedna wieża mniej, to jak u niej je umiejscowili, tak właśnie te trzy na froncie, co prawda według mnie powinna to być jedna balista gdzieś chociażby nawet na tej środkowej wieży. Trzy mangonele to naprawdę spore straty może zadać, podobnie tak samo jak w Warowni Wilka, jak są te cztery mangonele na przodzie, tutaj są co prawda trzy, ale to i tak jakby armia się gdzieś próbowała stawić, to na pewno to spore straty zadaje. Balisty po bokach są, jakby tutaj jakieś wojsko od dołu podchodziło to też, balisty na spokojnie mogłyby się nimi zająć. No, budynków troszkę na tyle jest. Hmm, tutaj mi się taka nasuwa ocena. Też coś pomiędzy teraz te 6, ale pomiędzy też te 4,5, bo jednak dużo w miarę budynków jeszcze tutaj jest dookoła. Co prawda, tutaj niektóre to już są w tym, można to powiedzieć, pokoiku. Więc tu trzeba by chociaż tą bramę rozwalić albo tutaj się przekopać. Tutaj są trzy budynki, plus ten współczynnik też są gdzieś tam na wierzchu. Tu jeszcze coś. Aha, dobra, to jest nie dziw... Emir, czy ty mi chcesz przeszkadzać w tym odcinku? Czy ty poważny jesteś? Dobra, Emir, nie chcesz się bić, to nie. Ja wiedziałem, że ja ryzykuję biorąc ciebie, ale myślałem, że sobie poradzę. Dobra, czekajcie, Nizar, może też nie, bo Nizar to jeszcze się okaże, że Fryderyk będzie dobrym. Fryderyk będzie idealnym tutaj, żeby przejmować te ataki, w czasie jak tutaj będę opowiadał sobie. Emir trolujesz, naprawdę. Ja, ja rozumiem. Wziąłem cię chyba też w poprzednim odcinku, czy tam, w którymś cię wziąłem. Ja rozumiem, już za dużo. Okej, okay. nie chcesz, to nie. Dobra. Wystarczy powiedzieć, a nie musimy tam się tracić czasu tutaj. Dobra, zamek wybudowany. No i mówię, tu mi się ocena nasuwa takie właśnie coś pomiędzy, pomiędzy te 6, a pomiędzy te 4,5, bo co prawda, ten zamek nie jest zły. Podoba mi się jednak bardziej tamten z racji takiej, że miałby, miał chociaż te balisty bliżej. Że było ich tam więcej, że mogły też te balisty no, szybciej atakować jakieś machiny oblężnicze. Nie jest ten zamek zły, ale jednak wydaje mi się, że jest też słabszy niż ten trzeci. Więc dałbym tu... Co prawda tu chyba jest o tyle, że budynków jest więcej w środku. Takie mam wrażenie, że tu dookoła tych budynków jest troszkę mniej. Ale... Dałbym tutaj takie, tak jak tam mówiłem, że mógłbym dać 5 gdyby coś tam, to wydaje mi się, że to właśnie gdyby jest tu i tu bym dał piątkę w tym wypadku. Bo no brakuje troszkę tej balisty, tu fajnie, że jest ta fosa. Fajnie, że są te takie pokoiki, to mi się naprawdę bardzo podoba i daje do wyglądu. Ale te budynki zawsze tu na tyle mnie przerażały, jak ja widziałem, że na przykład salady nie je tak wystawia i to było tak łatwo podpalić. No, że tu no, więcej tak ciężko mi się daje, niestety, u tego saladyna, ale będą jeszcze te lepsze zamki, to na pewno. Jest jeszcze zamek, który wydaje mi się, że jest najsilniejszy i on myślę, że dostanie też wysoką ocenę. Więc myślę, że sobie przejdziemy teraz do zamku numer 5, bo tu myślę, że 5 będzie takie idealne, według mnie. Okej, okay, mamy zamek numer 5, tak, wszystko już zrobione. No i teraz, tak, to jest mój ulubiony zamek saladyna. Ale niestety, nawet w moim ulubionym zamku, niestety dziesiątki dać tu nie mogę, ponieważ zawsze jakieś budynki tutaj są, które łatwo podpalić. Ten zamek jest i tak mocniejszy, według mnie, niż tamte poprzednie. No, zobaczcie tutaj na ilość, chociażby wiesz, jest tutaj tak: mangonela, balista, mangonela, mangonela, balista i mangonela. I jak naprawdę podchodzą te jednostki pod ten zamek, czy to troszkę z czy to troszkę z to tak mocno obrywają, że Saladyn w tym zamku broni się naprawdę dobrze do tego. Tak jak właśnie teraz mogliście zobaczyć, te boty, które tu atakują, nie idą nawet gdzieś tam do tyłu do bramy. One tracą czas, wyniszczając tą wieżę, wyniszczając tą wieżę, potem te mury, próbując nawet przekopać. Tutaj jest ta fosa jeszcze też większa. Więc ten zamek naprawdę według mnie jest mocny i zasłużył tak spokojnie na dziewiątkę. Na dziesiątkę niestety nie zasłuży żaden zamek Saladyna według mnie, ponieważ no przez te budynki, które są tu dookoła i które łatwo podpalić, no to jest największy minus u saladyna. Już nie mówię, że wiadomo, że arabscy lordowie zawsze mają problem, bo mają dużą tę ilość piekarni i ich łatwo podpalić. Przede wszystkim jak się podpalić, to już mają tak duże straty, że ciężko im później grać. Ale z samego względu patrzę tylko na to, co jest na zewnątrz. No i tu niestety w tym zamku też jest dość sporo budynków na zewnątrz. to prawda ciężej się do nich dobrać. Balistą nie podpalisz tutaj od tej strony, czy nawet od tej strony byłoby ciężko, bo jest to bardzo blisko muru. Plus są te dwie balisty też na tyle, więc ten zamek myślę, że na dziewiątkę zasłużył. No, na dziesiątkę niestety nie, bo, nie, bo nie, troszkę tutaj jeszcze brakuje. Gdyby, może, tak jak mówię, jakąś fosę tu jeszcze zrobić, gdzieś tam większą, to wtedy tak. Gdyby otoczyć ten zamek bardziej fosą, jasne, wtedy moglibyśmy tutaj o dziesiątce mówić. Żeby było cięższe takie przejście chociażby właśnie tą fosą Nie muszą te budynki być w środku Ale chociażby ta fosa otoczyła te wszystkie budynki tutaj na zewnątrz dookoła To jasne wtedy byłbym w stanie dać dziesiątkę Ale tak to myślę że na dziewiątkę na spokojnie ten zamek zasługuje Mówię ta ilość wieży ogólnie bardzo mi się podoba też ten zamek Te takie Emir robi coś podobnego Że on robi takie On co, co prawda używa tych takich mniejszych wiesz tych najmniejszych najtańszych I robi takie właśnie przejścia do nich i tu, jak jest takie przejście zrobione do tej baszty, no mury też, jak to u Saladyna, zobaczcie, no nie są wcale takie cienkie. O tym w sumie wcześniej też nie mówiłem, ale ogólnie zamki Saladyna są dość mocne. Wiadomo, że Da się tu przejść do bramy, nie ma takiego jakiegoś kombinowania, czasem tak jak potrafi być u wilka, że tu trzeba się tam troszkę przekopać, tu brama, tu coś tam. Tu od razu można rozwalić czy to bramę, czy tam mury i próbować przejść, no ale jest też jakaś fosa. Od frontu łatwo się nie zaatakuje, no żeby przebijać się, jak ktoś chce próbować sędzi się przebijać bez, roz, bez przekopywania tej fosy, no to powodzenia. Bo rozwalać tyle tutaj murów to mi by się nie chciało. Więc ogólnie zamek na spokojnie, dziewiątkę dostanie, jest mocny, jest ładny. Jest w stanie się tu bronić, jest tu niestety minus z tymi budynkami dookoła, ale to już można sobie tam o tym zapomnieć. Dziewiątka na spokojnie tu będzie. No i ja tak, tak jak mówię, to jest mój ulubiony zamek. Jest on najładniejszy według mnie. No i lecimy dalej. Ok, mamy zamek numer 6. No i teraz co tu się rzuca w oczy? Na pewno ta fosa. Tu ta fosa już jest naprawdę solidna. Do tego widzę, że jest tu dość. Mała ilość budynków dookoła, co jest oczywiście na duży plus. Bardzo też mi się podoba to, że tu na froncie są balisty. Mangunele są dwie po środku. Wiadomo, można się upierać, czy mangonela, czy balista jest lepsza. Mangunela, oczywiście, jak podchodzi jakaś wielka armia, to wtedy jest w stanie bardzo dobrze pokonywać te jednostki, duże straty zadaje. Balista bardziej skupia się tam na jakichś, może jednostkach pojedynczych, wiadomo, ale też jest dobra i skuteczna na. Machiny oblężnicze, które przeważnie są według mnie najgorsze niż takie podchodzące jednostki. No bo jednak 3-4 katapulty myślę, że mogą jednak większych strat zadać niż tam na przykład 50 podchodzących jednostek. Wiadomo, jak już liczyć w tysiącach, no to będzie inaczej. Ale ja zawsze wolałem mieć balistę niż takie mangonele. Zawsze używam balist przede wszystkim. Bo bardziej irytują mnie jakieś podjeżdżające katapulty, czy balisty, które mogą mnie podpalić, które mogą mi właśnie jakieś straty tutaj dawać, niszczyć mi mury Czy budynki, więc ja tam zawsze używam balist No i to mi się też właśnie tu podoba, a do tego też do tych wieży, no przedostać się jest naprawdę ciężko Katapultami raczej nie zostaną zniszczone, bo musiałoby to być dużo tych katapult, żeby te balisty nie zdołały ich wszystkich zniszczyć naraz Do tego, no jak już tu jednostki będą bliżej podchodzić, mam Mangonele na pewno złapią na niej tutaj gdzieś mniej więcej zasięg z tyłu też są balisty, więc czy to można się bronić prawą stroną, czy lewą stroną, czy z tyłu, czy z przodu. Z każdej strony jest wieża. Tu jest troszkę ten zamek, chyba drugi, albo trzeci, który też miał tak, właśnie sześć wieży, tylko tam były cztery bardziej tak, jakby z przodu i dwie z tyłu. Tutaj jest troszkę na odwrót, ale ważne, że dużo budynków jest w środku i przede wszystkim ta fosa, ona mi się bardzo podoba, bo takie wieże właśnie stojące. Przy tej fosie, to mi się zawsze twierdzi, czy w ogóle w jakiejkolwiek innych grach zawsze podobało Jak jest taka właśnie wieża przy fosie, to bardzo ładnie zawsze wygląda według mnie I w sumie, tak patrzę tylko, ja tu na pewno od razu powiem, dam 8, bo to jest dobry zamek Dużo budynków jest w środku, mało jest na zewnątrz, tu przeważnie i to jak na zewnątrz są, to tu można zobaczyć, że są to tylko domki albo jakieś tam te na współczynniki Ewentualnie tutaj jest widzę kowal, cech inżynierów, obóz no i tutaj dwóch płatnerzy, dobra, no to nie jest wcale tak dużo jakichś ważnych budynków, większość i takie w środku, aha chyba tam a nie, to domek jest i niedźwiadek, dobra, no to większość jest w środku, ósemka myślę, że będzie tu, dobra, zastanawiałbym się nad dziewiątką nawet, ale na dziewiątkę to bym chciał chyba wtedy, żeby ta fosa chociaż była przyciągnięta gdzieś tak dotąd, do tych właśnie posągów tu, i tu tak samo gdzieś do tego, do tej wieży. Żeby ta fosa stykała się z tą wieżą również, albo nawet ją tak troszkę otoczyła, wtedy dałbym tu na spokojnie dziewiątkę, bo przebijać się do tego zamku wtedy byłoby naprawdę ciężko. Tak można podejść sobie tutaj, zacząć porozwalać, tu można zacząć sobie porozwalać, a gdyby tam trzeba było przychodzić. No i tak pewnie, bo te niektóre tobie do bramy chodziły, ale jakby tak było, no ta fosa naprawdę dawałaby fajny efekt. Też nie można byłoby tu łatwo sobie podejść. Trzeba by było albo zmierzać do bramy, albo na tyły, albo próbować z tym walczyć, z tą fosą i przekopywać, co myślę, że na tym no, dużo czasu by się straciło. Więc ogólnie ten zamek też jeden z fajniejszych, według mnie. Ważne, że dużo budynków jest w środku, no i do tego też są balisty na przodzie, co według mnie jest bardzo przydatne, szczególnie jak nieraz właśnie gdzieś walczy się z takim wieprzem, czy z kimkolwiek, którzy lubią sobie wyjeżdżać jakimiś balistami czy katapultami, to takie dwie balisty dają bardzo dużo, oszczędzają dużo pieniędzy, bo Żadne kamienie nie będą tutaj w ten zamek lecieć, więc myślę, że to na duży plus. No i też nawet jakieś mówię, no szczególnie u arabskich lordów te balisty są najbardziej niebezpieczne. Nieraz to było widać jak chociażby na takim szeryfie czy na nizarze, yy, właśnie jak nizar podjeżdżał pod szeryfa, to jedna balista potrafiła zniszczyć cały mecz, bo wystarczył jeden pożar u szeryfa i był koniec, więc jednak balisty na przodzie to zawsze duże zabezpieczenie, bo jeden pożar potrafi zniszczyć, więc myślę, że na spokojnie ósemkę może tu dać. Przejdźmy do zamku numer 7. To jest dosłownie zamek numer 1, tyle że lekko obrócony o te 90 stopni, bo tam wieże były po bokach bardziej, a tutaj są na przodzie i na tyle. I szczerze, tu już od razu mogę z góry powiedzieć, bo ten zamek jest bardzo podobny do tego pierwszego, więc nie ma co to długo się na nim e, zastanawiać. Tak jak tam dałem 4,5, tutaj dam 5, a te pół punkta z racji takiej, że właśnie te wieże są, można to powiedzieć, bardziej na przodzie. Co prawda, minusem, no nadal, tak jak to mówiłem, tam zapewne, że tu niestety balisty są na tyle, więc mangonele nie zawsze są na tyle skuteczne, żeby to wszystko niszczyć. Budynków dookoła niestety bardzo dużo. No mówię, dokładnie, prawie, że mamy ten sam zamek, tyle że wieże są na przodzie i na tyle, więc tu na spokojnie mogę dać 5. Bardzo, no dokładnie to samo, jak tak, no, to z góry patrzę, no to jest ten sam efekt, taki jak u wielka mówiłem z tymi, i w tym małym zamku. Zbyt dużo budynków dookoła, więc tu wysokie oceny mogę dać, jedyne co to troszkę zwiększy tą ocenę o te wieże, które są bardziej z przodu, chociaż to tak no, dużo nie daje, chociaż zawsze coś tam więcej można zacząć niszczyć tych jednostek, które będą podchodzić, bo szybciej się je zauważy, można to powiedzieć, więc tu nie ma co da długo tutaj o tym mówić, myślę, że tu ocena będzie 5, zamek identyko do tego pierwszego, więc lecimy do zamku numer 8. Mamy zamek numer 8, i ten zamek również wydaje się podobny do któregoś wcześniejszego, który też miał cztery wieże praktycznie z tyłu, tylko troszkę w innym ustawieniu. Cztery balisty na tyle, trzy mangonele na przodzie. No, zamek dosłownie podobny do tego wcześniejszego. Tu widzę, że też, mimo tego, że jest ten zamek chyba troszkę, chociaż czy on jest większy niż ten poprzedni, co teraz mieliśmy, troszkę wydaje mi się, że większy może być, więcej budynków jest w środku, ale i tak dość spora ilość tych budynków jest na, na zewnątrz. Więc tu szczerze celowałbym chyba takie 6,5. Nie pamiętam, ale no, tu bym musiał dać dosłownie taką samą ocenę, jak dałem w tym zamku, który też miał te cztery wieże. Tu widzę, że tak, fosa jakaś tam jest. Do murów się nie dobierzesz, no ewentualnie tu już do tej wieży. Tam wydaje mi się, że. Troszkę więcej trzeba było przejść, więc będę musiał to sobie jeszcze sprawdzić, to tam na końcu w podsumowaniu, jak będę wystawiał te wszystkie oceny, to na pewno już Wam zaznaczę, który tam był. Oceny tam wszystkie już będą konkretne, jeszcze przy montowaniu właśnie sobie spojrzę, jak, jaką dałem ocenę tamtemu zamkowi. Ale tu, patrz, no tutaj jest dość blisko tych, do tych budynków, tu jakby balista podjechała, to mogłaby i próbować strzelać. Wiadomo, że balistek podjedzie, też będzie najpierw strzelać w te jednostki wszystkie, czy to w mangonel potem tam w jednostki, jak już tu nic nie będzie miała w zasięgu, to wtedy będzie się przerzucać na budynki, więc to nie jest takie łatwe jednak podpalenie, ale zawsze jest możliwe. Tu już po tej stronie widzę, że jest troszkę lepiej, tutaj ten cech inżynierów wydaje się jakby był troszkę, mimo że jest to tak dosłownie podobne, ale tu jakoś tak od tej strony jak się patrzy to... Wydaje mi się, że to łatwiej by było podpalić. Nie wiem dlaczego mam takie wrażenie. Więc tu, no mówię, tutaj sobie jeszcze nie dam te teraz oceny tak dokładnie. Sprawdzę sobie właśnie, jaką ocenę dałem w tamtym wcześniejszym zamku. Ale wydaje mi się, że to by było coś koło 7. Więc tu też myślę, że będę celował mniej więcej w taką ocenę, bo zamek no dosłownie podobny. Bardzo mi się nie podobało tyle usalady na to, że te jego zamki tak naprawdę to jest zawsze taki prostokąt. Czy to czasem kwadrat? I nie ma takiego bardziej unikalnego zamku. Na przykład u wilka można było zobaczyć tą różnorodność w tych zamkach. Są duże, są ma jakieś małe zamki. U salady brakuje mi to, że tak naprawdę tylko te wieże się przesuwają i ewentualnie kształt tego prostokąta. A tak, no, niestety nie ma jakiegoś takiego unikalnego zamku, tak jak na przykład u wilka jest jakaś warownia, czy coś, czy jakieś tam naprawdę różnorodne zamki. Salady, no i tak jak niektóre, jak większość postaci właśnie ma. Dużo na przykład u Kalifa będzie podobnie, czy u Sultana, u Sultana to praktycznie w ogóle nie będzie różnic. Więc u Saladyna brakuje mi tego, że jednak jest on jakąś tam fajniejszą postacią, taką mocniejszą w porównaniu do innych botów, więc wydaje mi się, że powinien też mieć troszkę jakieś bardziej ciekawie rozwinięte te zamki, chociażby z dwa takie mieć jakieś albo troszkę większe. No w porównaniu zamki Saladyna, zamek, największy zamek Saladyna, to bym powiedział, że jest ten właśnie, który ma najwięcej tych baszt. No i w porównaniu do zamków wilka to on jest malutki. Więc tu jednak wydaje mi się, że Saladynowi poświęcili troszkę za mało uwagi i mogliby mu chociaż jeden taki, jak, jakąś większą, fajniejszą fortecę tutaj wywalić. Bo tak to troszkę nudne są te zamki, jakbym to miał powiedzieć. Bo są praktycznie takie same, tylko mówię, te wieże się przesuwają. To mi się troszkę u Saladyna zawsze nie podobało, że te zamki praktycznie, no większość jest podobnych. To, że tam się wieże gdzieś pozmienia, czy obróci się o 90 stopni i tu się da wieże gdzieś bardziej, a tutaj mniej, to nie jest za, za duże ulepszenie, czy jakoś tam różnorodność, więc z różnorodnością mogliby tutaj właśnie bardziej popracować, żeby jednak było na co popatrzeć. Bo w tych zamkach to w sumie, no tak jak mówię, troszkę fosy, te baszty i kwadracik prostokątnik, czy to dłuższy, czy to bardziej kwadrat, czy to bardziej prostokąt. No i w sumie. Co ty nawet Fryderyka tam bijesz? Dobra, ty Saladyn, to ja widzę, że no... Saladyn, mówię, no Saladyn mocna postać, ale no brakuje mu jakichś fajniejszych zamków. Gdyby Saladyn dostał takie fajniejsze zamki, jak na przykład ma Wilk, bo Wilk, wiadomo, to jest taki główny bohater, też był w jedynce, Saladyn to jest tylko tam w krzyżowcu dodane. Gdyby poświęcić więcej uwagi Saladynowi, gdyby dać mu fajniejsze zamki, no, myślę, że byłby w stanie bardziej dorównywać Wilkowi, bo on ma ten pozytywny współczynnik, jest nieraz w stanie walczyć z Wilkiem. Nieraz mieliśmy 2-3 godziny pojedynki, 1 versus jeden, w których Wilk bił się z Saladynem. Ale przez to, że Wilk oczywiście ma yy, smolnerowy, ma wilcze doły, ma wszystko takie lepsze, no te zamki, baszty, co prawda ma kwadratowe, więc w teorii słabsze, ale no ma ich więcej, ma lepsze mury, lepsze zamki, lepsze wszystko i przez to. Salady nigdy nie mógł tak bardziej wilkowi dorównać, ale on nie jest dobrym botem i brakuje mu tylko po prostu lepszych zamków, jakichś bardziej ciekawie zrobionych, bo ma potencjał, ale nie został on myślę wykorzystany i to jest według mnie szkoda, bo Salady naprawdę jest według mnie ciekawą postacią i brakuje mu tylko jakichś ciekawszych jednostek, nawet może bym powiedział i zamków. To by było na tyle, w następnym odcinku będziemy mieli Kalifa. Trzymajcie się i do jutra do 10. Na razie.